Tuż przed godziną 13 dyżurny stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach otrzymał zgłoszenie o wypadku, a dokładnie o zdarzeniu. Samochód osobowy uderzył w stację paliw. Na miejsce składowane zostały 4 zastępy, w tym 3 zastępy z RGF w Gorlicach oraz jednostka miejscowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że faktycznie samochód marki BMW uderzył w budynek stacji paliw. Na szczęście 4 osoby, które podróżowały tym samochodem, wyszły z tego samochodu bez szwanku. Samochód jest porozbijany. Policja w tej chwili bada przyczynę tego zdarzenia, przesłuchuje osobę kierującą tym pojazdem.